rozwiąż nierówność 2x minus 3 do kwadratu odjąć 4 większe równe od 0. Tutaj można oczywiście podnieść do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia, uporządkować i policzyć to deltą, ale pokażę akurat w tym zadaniu alternatywną metodę. Zauważmy tutaj 2x minus 3 do kwadratu odjąć 2 do kwadratu, czyli chodzi o wykorzystanie wzoru na a kwadrat minus b kwadrat, czyli też jeden z podstawowych wzorów skróconego mnożenia. Jak sobie zajrzymy do tablicy, to on wynosi a minus b razy a plus b. Czyli teraz nasze a to jest to, co tutaj, czyli nasze 2x minus 3, a nasze b to jest 2. Czyli korzystając z tego wzoru skróconego mnożenia, będziemy mieli a minus b, czyli 2x minus 3 odjąć b, czyli odjąć 2, a w drugim nawiasie będziemy mieli 2x minus 3, czyli a, dodać b, czyli plus 2. I teraz co to będzie? To będzie 2x minus 5 razy 2x minus 3 plus 2 to jest minus 1. I to ma być większe równe od 0. Przyrównujemy do 0 nawiasy, czyli 2x minus 5 równa się 0, 2x równa się 5, dzielimy przez 2x, to jest 5 drugich. Lub w drugim nawiasie mamy 2x minus 1 równa się 0, czyli 2x jest 1, czyli x jest 1 drugą. Mamy miejsca zerowe 5 oraz 1 drugą. Patrzymy na to, co stałoby przy x do kwadratu. No 2x razy 2x dałoby nam 4x kwadrat, czyli współczynnik stojący przy x kwadrat jest dodatni. Skoro przy x kwadrat stałaby liczba dodatnia, dlatego ramiona funkcji pójdą do góry. No i teraz mamy tak, tutaj jest 1 druga, tutaj jest 5 drugich, ramiona idące do góry. Ramiona idące do góry. No teraz gdzie to jest większe równo od 0? Większe równo od 0 jest tutaj. Większe równo od 0 jest tutaj. Czyli x należy od minus nieskończoności do 1 drugiej, przedział domknięty, bo mamy znak większe równe, suma od 5 drugich, czyli od tego miejsca, do plus nieskończoności. I też przedział domknięty, bo mamy znak większe równe. O, to są przedziały, które są rozwiązaniem, czyli to jest odpowiedź do naszego zadania.